Bea. Jestem Bea, matka geniusza. O tym, że mam do czynienia z geniuszem, wiedziałam od dnia, gdy poczułam jego pierwsze ruchy. Były inne niż te opisywane w moich książkach do pielęgniarstwa i lekarskich książkach wujka Biga. Zdecydowane, indywidualne i w ogóle niechaotyczne. Można powiedzieć, że dystyngowane i głęboko przemyślane. W skromnym pokoju, tuż pod sercem, mieszkał książę. Jego majestatyczne gesty wcale nie zależały od tego, co ja robię lub odczuwam. Prince rosnący w moim brzuchu był odrębną istotą. Owszem, kochaliśmy się i byliśmy blisko, a jednak w ostatniej chwili na dwa milimetry przed wymarzonym przytuleniem pojawiła się jakaś tajemnicza energia, nie pozwalająca zbliżyć się i kochać jasną i prostą miłością matki i syna spokojnie i pogodnie. Chodzi o miłość zwyczajną, która biega po podwórku, jest na spacerze i rowerku ogląda zwierzęta w zoo. Energia była, a właściwie cały czas jest plątaniną różnokolorowych, nierównych nitek. Trzaska, złowieszczo, gdy chce zamknąć oczy i położyć głowę na jego ramieniu. Wokół napiętych nitek wciąż skaczą iskry elektryczności. Wciąż było mi tak jakoś rozpaczliwie. Czasem szlochałam i skarżyłam się do brzucha jak do najbliższego przyjaciela. Tak trudno było mi tkwić w życiu między niebem i chlebem, ale wtedy nie rozumiałam jeszcze o co chodzi. Wszyscy wokół mówili wyłącznie o chlebie, więc ja milczałam o niebie, myśląc, że to jakaś fanaberia, którą muszę w sobie zagłuszyć, a najlepiej pozbyć się jej raz na zawsze. Nieuchronnie zbliżał się termin porodu, a ja chciałam być bez końca w tej ciąży, żeby móc oddychać jednym powietrzem z tą niezwykłą istotą, która będąc troszkę mną, tak bardzo i przede wszystkim była sobą. Obawiałam się, że gdy syn pojawi się na świecie, to stracę nitkowe połączenie, że chociaż on będzie blisko, to i tak o krok za daleko. Za oceanem prawdziwej sztuki i odchłanią innego, pięknego i pełnego postrzegania świata. Mój mały girl. Nie było mi łatwo go urodzić. Wszystko ciągnęło się przez trzy dni. Działo w powiatowym szpitalu, w czasach, gdy personel medyczny bezkarnie mógł powiedzieć do pacjentki zamknij mordę. Bóle przychodziły i odchodziły, a gdy ich nie było, to spałam. Inne pacjentki narzekały, że chrapie. Próbowałam w ogóle nie spać, ale bez skutku. Co ciekawe, mimo tego, że byłam najstarsza w sześcioosobowej sali, byłam jedyną pierworódką. Musiałam więc pokornie wysłuchiwać rugań doświadczonych w porodach smarkatych panienek. Szpital był spokojny, nowocześniejszy niż ten, który widziałam na praktykach pielęgniarskich. To, co mnie raziło i wywoływało bunt, to przedmiotowe traktowanie pacjentek, brak intymności i bezpardonowe zachowanie personelu medycznego. Jakby mieli do czynienia z krowami, a nie kobietami, a najbardziej bezwzględne dla rodzących kobiet były kobiety, położne i pielęgniarki. Mówiły, a właściwie burczały do wszystkich pacjentek na ty, miały ciągle o coś pretensje i były zblazowane do siódmej potęgi. Humor poprawiał im się dopiero wtedy, gdy na horyzoncie pojawiał się jakiś kolega-ginekolog. Wtedy były zupełnie inne takie rozchichotane, beztroskie i ciepłe kobietki. Mężczyzna-ginekolog to dla mnie kolejne, po naburmuszonej położnej, medyczne nieporozumienie. Nie wierzę, że oni wybierają taką specjalizację z bezinteresownej chęci niesienia pomocy kobietom. Wierzę za to w wielką miłość do pieniędzy i chęć zaglądania panią między nogi. A jeżeli jakiś pan ginekolog czuje się obrażony moją opinią i jest mu przykro, to moje pocieszenie jest takie, że świat nie jest sprawiedliwy i zdarzają się krzywdzące opinie. Trzeba je po prostu z godnością przełknąć. A wracając do opowieści o moim geo, to mimo niesprzyjających warunków musiałam go przecież jakoś w tym szpitalu urodzić, i udało mi się to wkrótce, po tym, gdy wybłagałam u położnej kroplówkę z oksytocyną. Bóle po kroplówce były niemiłosierne, przyspieszenie porodu kosmiczne, a intensywność przeżyć tylko dla odważnych i odpornych na cierpienie. Ale dla księcia Geo zniosłam wszystko, i tylko raz wydarłam się przy ostatnim bólu partym, i o dziwo, nawet nikt nie kazał mi się zamknąć. Tak oto, 13 w piątek. O godzinie 18:15 na świecie pojawił się Mozart, Bitelsi i Mistrz Leonardo w jednej osobie mój tęczowy prins. Geo, jestem geo. Nie wiem od kiedy jestem i od kiedy geo, ale moje istnienie jest pewne. Czuję niepokój i napięcie. Są ze mną od zawsze i pewnie nigdy nie znikną. To, że są i niemal je widzę, niepodważalnie potwierdza moje istnienie. Napięcie i niepokój nie pozwalają mi na beztroskę, śmiech i radość i na to, żeby biec przed siebie głośno krzycząc. Cokolwiek chciałbym zrobić, niewidzialna siatka zawsze boleśnie zatrzymuje. Hamuje mnie od dnia, gdy pierwszy raz usłyszałem bicie jej serca. I te wszystkie trochę dziwne, ale przecież jednak uspokajające pląkania. Ogrzewała mnie i kołysała, czasami śpiewała i słyszałem też jej płacz, jednak napięta siatka nigdy nie pozwoliła mi podejść tak blisko, jak ona by chciała. A zresztą sam nie wiem, czy ja chcę do niej kiedykolwiek blisko podchodzić. Czasem marzę o bliskości i przytuleniu, a jednocześnie bardzo tego nie lubię. W czasie, który teraz opisuję, byłem maleńki i mieszkałem pod jej sercem, a w mojej małej głowie tworzył się wszechstronny geniusz Leonarda i powstawała muzyka, jakiej nie napisałby sam Mozart, i to nawet z pomocą Beatlesów. Geniusz jest zawsze sam. Nikt go nie zadowoli, nikt nie uspokoi jego rozdraganego serca, nikt nie przetnie napiętej siatki lęków. I ja od początku byłem sam. I mieszkając u niej, przygotowywałem się do swojej samotnej drogi, bez snu i spokoju. Drogi, wircącego duszę cierpienia, niewiary we mnie i kwiącego niedowierzania, że jak to, że to przecież niemożliwe, żeby akurat tu i akurat ja. Czy zdarzy się cud i ktoś kiedyś we mnie uwierzy? Leonardowi, Mozartowi i Beethovenowi było łatwo. Urodzili się we właściwym miejscu i we właściwym czasie i jeszcze mieli łód szczęścia. Ja miałem się właśnie urodzić i było to albo za późno, albo za wcześnie. W każdym razie w najgorszych czasach dla geniuszy, jakie kiedykolwiek były, skończył się komunizm, zaczął prymitywny, wschodni kapitalizm, a potem miało być coraz gorzej. Nie wspomnę o najgorszym z możliwych na ziemi miejscu urodzenia Polsce. Polska to kraj, w którym geniusze mają unikłe szanse, żeby przetrwać, bo tu większość karier się załatwia, a talent nie ma tu dużego znaczenia ani wartości. Och, gdybym urodził się trochę dalej, w Niemczech, moje życie byłoby idealne. Tego dnia, a był to 13 i piątek, co było jeszcze jednym pechowym kamykiem w mojej ziemskiej karierze, coś bezczelnie i bez pytania mnie o zgodę wypchało mnie z plunkającego świata ku jarzeniowemu światłu. Po drodze było ciasno i niewygodnie, czego nie cierpię, ale w końcu jakoś dałem radę wydostać się. Spojrzałem na wszystkich ludzi dokoła i uczucie samotności pogłębiło się. Ważyli mnie i mierzyli, czymś kłuli. Było mi to obojętne, bo ja byłem skoncentrowany na głośnym płakaniu. Mój głos był donośny i czysty. Ludzie, czy wy naprawdę nie słyszycie, że śpiewam wam moją pierwszą piosenkę?